Rozmowy o apologetyce. Dzień dobry, ja nazywam się Małgorzata Madę i to jest kolejny odcinek rozmów o apologetyce, a dzisiaj będziemy rozmawiać o Biblii i bronić Biblii razem z panią profesor Barbarą Strzałkowską. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani profesor jest biblistką, autorką licznych książek i artykułów biblijnych, wykładowcą na UKSW w Warszawie oraz cenioną przewodniczką po Ziemi Świętej i po krajach biblijnych. Mówimy o Biblii. Super, że mówimy o Biblii. W końcu, czy biblista musi być też apologetą biblijną, pani profesor? myślę, że zdecydowanie tak i sądzę, że w ogóle katolicka biblistyka zrodziła się z potrzeby apologetycznej, z potrzeby obrony prawdy Pisma Świętego, prawd wiary zawartych na kartach Pisma Świętego i ta współczesna egzegeza biblijna w zasadzie zrodzona w XIX wieku jej początki sięgają właśnie takich momentów, w których zaczęto poddawać wątpliwość czy Biblia jest pismem natchnionym czy Biblia jest w ogóle jakimś wartościowym tekstem a przyczynkiem do takich oskarżeń stały się pierwsze odkrycia archeologiczne no XIX wiek jak wiemy to jest ten moment fascynacji orientem, kiedy świat europejski kieruje się na ten świat, który no, był świadkiem wydarzeń Kart historii starożytnej i biblijnej również. I wtedy też prowadzi się pierwsze wykopaliska archeologiczne, takie już na szerszą skalę zakrojone. I też wiemy, że mamy no, w 1822 roku odczytanie pisma hierogl hieroglificznego mm -hmm. przez Jean-François Champolliona. Mamy w latach 30., potem 60. odczytanie pisma klinowego, które udostępniły nam dostęp do szerokiego świata starożytnego. I wtedy okazało się, że niektóre z motywów, które pojawiają się w literaturze. Tej okołobiblijnej, zdecydowanie starszej niż Pismo Święte, zawierają te motywy, które pojawiają się potem na kartach Pisma Świętego. I pojawiało się takie oskarżenie, że oto Biblia nie jest niczym nowym, że jest przepisana mhm. z bardziej starożytnych kultur mezopotamskiej czy egipskiej, że w zasadzie no, nie tylko jest nieoryginalna, ale w związku z tym jest też nienatchniona mhm. i co to w ogóle jest to Pismo Święte. I wtedy Kościół katolicki, ja muszę powiedzieć, nie był przygotowany jeszcze na, na ten taki atak, nazwijmy, mhm. To zresztą tak go potraktowano. Wiemy, że Kościół na początku różne takie nowe idee traktuje jako atak na siebie i, i bardzo nieufnie do nich podchodzi, więc odrzucono to całkowicie. Ale pojawił się bardzo mądry i święty człowiek, Dominikanin francuski, Marie-Joseph Lagrange, który Postanowił pojechać do Jerozolimy i tam, gdzie już od kilkudziesięciu lat różni dyplomaci, bo to był czasy Imperium Osmańskiego na Bliskim Wschodzie, prowadzili prace wykopaliskowe, odkrywali te karty także z Biblią w ręku, mm -hmm. on postanowił jako katolik, no dominikanin, zrobić to samo, co robili jego protestancy koledzy, co robiono w nauce ówczesnej. I założył w 1890 roku, roku szkołę, a później w 1892 roku najstarsze czasopismo katolickie, naukowe, biblijne, La Revue Biblique, Mam wielką przyjemność być częścią jego komitetu redakcyjnego jako jedyna kobieta, o ile się nie mylę, w międzynarodowym o, super, gronie, jako jeden z dwóch Polaków, tak, bardzo się, bardzo się z tego cieszę, to jest dla mnie wielkie wyróżnienie. I to czasopismo, co ciekawe, ono, właśnie, szkoła. Nazywała się Francuską Szkołą Biblijną i Archeologiczną, postanowiła badać pismo święte w tym jego kontekście, po to też, żeby w jakimś sensie odpowiedzieć mhm. na to, co wynikało z nowych badań archeologicznych i historycznych. I nie tyle może w takim kluczu od razu apologetycznym, ale po to, żeby Przynajmniej zobaczyć, że może jakieś dobro też płynie mhm. z tej nauki. To jest ciekawe, bo zobaczmy, że jesteśmy sto parę lat po tym wydarzeniu, mhm. 130 lat, i dla nas to jest dzisiaj oczywiste, że Biblię mhm. czytamy w jej kontekście historycznym, kulturowym, obyczajowym, a wtedy to było nowe i Kościół. Wiemy, że to jest pewna mądrość Kościoła, że jest takie powiedzenie, młyny kościelne mielą powoli, i jest w tym coś mądrego, bo Kościół musi rozeznać pewne rzeczy. Na początku te nauki nowe Biblii w kontekście historycznym no były potraktowane z pewną nieufnością i nawet to czasopismo, dzisiaj sztandarowe, najstarsze katolickie naukowe, czasopismo biblijne, takie o charakterze właśnie naukowym ma Było wpisane przez pierwsze lata na indeks kościelny, bo to było zbyt nowinkarskie, zbyt Aha. modernistyczne jak na tamte lata. Ale nie minęło dużo czasu i papież Leon XIII wydał pierwszą encyklikę Providentissimus Deus, w której zachęcił, jeszcze może może nie dochęcił, dopuścił taki rodzaj studiowania pisma świętego, a z czasem kolejni i on, jego następcy na stolicy piotrowej zaczęli. Zachęcać do studium pisma świętego. I tak zrodziła się katolicka, naukowa lektura pisma świętego, więc w jakimś sensie biblista musi funkcjonować w tym świecie, który Pismo Święte traktuje bardzo różnie, bo my spotykamy się z rozmaitymi podejściami do pisma Świętego, również współcześnie, ale w zasadzie historycznie rzecz biorąc, biblistyka jako, jako część teologii, taka biblistyka w tym współczesnym rozumieniu tego słowa, ma taki właśnie wymiar zrodzony z tej potrzeby łączenia nauk świata, nauk ścisłych, nauk rozmaitych, które dostarczają nam wiedzę na temat świata, no i nauk teologicznych i tego spojrzenia teologicznego, więc nie, biblistyka stoi zawsze jakby też, też na, na, na straży tego, tej wiarygodności Pisma Świętego, a zarazem też jest takim może momentem w którym łatwiej niektórym naukowcom dotrzeć do teologii przez konkret pisma świętego, mhm. bo pismo święte jest bardzo konkretne, jest konkretny tekst, w konkretnych realiach powstały i może łatwiej jest niektórym przez to pismo święte dotrzeć, tym, którzy może trochę wątpią, poszukują do, do tego, co może być prawdami wiary. To jest w ogóle fascynujące, że to Pismo Święte, właściwie to, co Pani Profesor mówi, tak? można w różnych aspektach czytać właśnie tak, że patrzy na nie historycznie, patrzy na nie teologicznie i, i, i w każdych tych aspektach nam się gdzieś tam to zgadza, prawda? Tak to bo, bo kiedyś było dużo takich zarzutów historycznych wobec Biblii, prawda? Że się tam nie zgadza z faktami historycznymi i nadal są takie kontrowersje, ale jakby nadal chyba nie ma nic takiego, nie ma takiego odkrycia archeologicznego czy historycznego, które by takie ewidentnie yy, mówiło, nie, tutaj, tutaj to się nie zgadza, nie? Mhm. Ja nie, nie kojarzę. Jest, jest to temat bardzo złożony, mhm. ale, ale z pewnością jest tak, że Biblia jest Yy, ważnym świadkiem historii. Mhm. I, I przede wszystkim, jeżeli mówimy o, o Biblii jako o tekście, Wiary, czyli najpierw popatrzmy z tej perspektywy teologicznej, to zobaczmy, że judaizm, a w konsekwencji później także chrześcijaństwo, czyli to, co jest w Starym i w Nowym Testamencie, no jest oparte nie na mitologii, ale właśnie mhm. na historii. Zwróćmy uwagę, że większość kultur starożytnych, które funkcjonowały w tamtym świecie, w którym kształtowała się Biblia, oparte było właśnie na mitologii, mhm. na jakimś wyobrażeniu sobie tego świata. Natomiast Biblia jest zapisana tak, że opiera się na wydarzeniu, na mhm. działaniu Boga w historii. I to jest coś, co jest niezwykłe, co odróżnia ten lud biblijnego Izraela, a potem w konsekwencji także Kościół, chrześcijaństwo, które z tego korzenia wyrasta, że my opieramy się na wydarzeniu, to znaczy na wydarzeniu, wydarzeniach historycznych opisanych na kartach Starego Testamentu, a potem na wydarzeniu wcielenia Syna Bożego i te, temu mhm. działaniu Boga tak bardzo bezpośrednio w historii człowieka w niezwykły sposób. Można sobie czasami. Prowadzić takie intelektualne rozważania, dlaczego wtedy nastąpiło mm -hmm. wcielenie, a nie gdzie, kiedy indziej. I prowadzi się takie czasami. No nastąpiła pełnia czasów i wtedy, wtedy to po prostu musiało tak być. Ale, ale ciekawe jest to, że, że Pan Bóg jakoś tak postanowił prowadzić swoją historię zbawienia, że prowadził ją w, w konkretnych realiach mm. dziejowych, pokazując, wybierając poszczególnych bohaterów wiary. Starego, potem Nowego Testamentu i prowadząc tę swoją historię właśnie w taki, a nie inny sposób. Zresztą, obok tego pojęcia historii zbawienia, które myślę, że tutaj słuchaczom tego podcastu jest bardzo dobrze znane, bo się mówi o historii mm -hmm. zbawienia zapisanej na kartach Pisma Świętego, bardzo ważnym pojęciem jest, które wypromował też papież Jan Paweł II w takim liście, który przygotowywał chrześcijaństwo na obchody dwóch tysięcy lat istnienia, czyli ten rok wielkiego jubileuszu, napisał w Rok wcześniej, w 1999 roku, taki list o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia, gdzie wyłuszczył takie pojęcie geografii zbawienia. Czyli mhm. Pan Bóg nie tylko działa w historii, ale działa mhm. też w konkretnym miejscu. Oczywiście, że Pan Bóg. Wiemy, przekracza czas i przestrzeń, ale zarazem wiemy to też z naszego doświadczenia wiary. Są takie miejsca, które jakoś szczególnie um, przemawiają do nas, w których możemy jakoś szczególnie odczuć Bożą obecność. I, I myślę, że te kraje biblijne są właśnie tymi, które też jakoś nam mogą pomóc dobrze zrozumieć ten kontekst biblijny. I, i teraz historia zbawienia i geografia zbawienia. To są wszystko wielkie konkrety, bo te tak, miejsca tak. są, mhm. one możemy je zobaczyć, mhm. dotknąć, możemy poznać ich historię. I Biblia w tym kontekście jest jednym z ważnych źródeł mhm. historycznych. I ja pamiętam taki zarzut, kiedyś byłam zaproszona. Do Instytutu Historycznego, gdzie byli sami historycy, ja byłam jedyną biblistką. I pamiętam, pojawił się taki zarzut wobec Biblii, że Biblia to nie jest żadne źródło historyczne, mhm. gdyż to jest pismo no, wyznaniowe, jeśli mhm. można tak powiedzieć, czyli, czyli nacechowane teologicznie, religijnie, a zarazem no, nieobiektywne, bo pisane wyłącznie z perspektywy biblijnego Izraela, a wiemy, że no, Izrael nie był. Głównym bohaterem, tak obie, obiektywnie rzecz biorąc, tej sceny historycznej, jaka działa się na Bliskim Wschodzie w starożytności, bo były ważniej, byli ważniejsi gracze tego, tego, ty, tych ziem i, i różnych okresów starożytności. I ja, ja wtedy tak pomyślałam sobie, ale żeby mi panowie powiedzieli. Jakie źródło, które ze źródeł starożytnych jest niereligijne i obiektywne? Bo ja takiego nie znam. To znaczy, wszystkie źródła starożytne to są źródła, które mają jakoś, jakieś cechy propagandy, w których piszą władcy o swoich sukcesach na stelach albo na, na, w reliefach na murach mezopotamskich pałaców, wypisują swoje sukcesy, wypisują. Wiadomo, że to nie są źródła obiektywne w takim rozumieniu, jak my rozumiemy obiektywność historii. A zarazem ja nie znam źródła historycznego starożytnego, które nie byłoby religijne. To znaczy, to jest nasza od oświecenia tak. taka, takie skażenie, które każe nam rozdzielać to, co jest wydarzeniem, historią, polityką i kwestią religijną. Starożytność tego nie znała. Ludzie starożytni byli z natury religijni. Jak władca się udawał na wojnę, to udawał się do wyroczni, pytał czy warto. W jakimś kontekście religijnym mu odpowiadano na to. Pytał bóstw, czy, czy trzeba wznosić mury, czy nie. W zasadzie każda z Stela władców, nawet jeśli mówię o sukcesach militarnych, odnosi się do jakiegoś z bogów, których dany władca był wyznawcą, więc to naprawdę nie jest tak, że starożytność miała. I, i, i teraz tak, Biblia z kolei, no, ponieważ jest takim źródłem, które dla wielu ludzi wciąż jest mhm. źródłem wiary i jest tekstem wiary, to niektórzy czynią z tego zarzut, że w związku z tym jest nieobiektywna mhm. i, i nie można jej traktować jako poważnego źródła. Przy czym no, musimy mieć świadomość, że, że Biblia, jak sama nazwa wskazuje, Biblia po grecku to jest liczba mnoga, to są księgi. Mm -hmm. To jest jedna księga, ale złożona z wielu, które powstały na przestrzeni tysiąca lat. Stary, później Nowy Testament na przestrzeni prawie stu. I one są. Osadzone w konkretnych realiach historycznych, mentalnościowych tych ludzi. To jest księga Boga, ale też księga człowieka w pewnym tego słowa znaczeniu. Bo Pan Bóg zostawił wolność człowiekowi w wyrażaniu prawd o sobie i pojęcie natchnienia w Kościele katolickim i w ogóle w, nasz, w naszym rozumieniu, to nie jest jakiś dyktat i niewolnictwo, że Pan Bóg tutaj mm -hmm. ten gołąbek tak usiadł na ramieniu i dyktował, co mm -hmm. ma być napisane. Tylko, tylko jakoś, jakoś ta, ta, to natchnienie Boże respektowało też człowieka i jego mhm. poziom wiedzy na tamte czasy. Jego, no, nie, był, specy, nie byli specjalistami ludzie od fizyki kwantowej w tamtym czasie, prawda? tylko no spisywali te różne wiedzę, ta, taką wiedzę jaką posiadali, a zarazem też w, pewnych, w pewnym kontekście mentalnościowym. I teraz my, kiedy podchodzimy do tego tekstu dzisiaj, no, musimy pozbyć się troszeczkę tego naszego oświeceniowego szkiełka i oka, albo inaczej, albo brać je, ale wiedzie, wiedząc, że ten tekst no, ma swoje naleciałości ludzi, którzy spisywali je w konkretnych realiach. I teraz trzeba zadawać temu tekstowi biblijnemu mądre pytania, takie, mhm. na jakie on jest w stanie odpowiedzieć, a nie takie, na które on nie jest w stanie odpowiedzieć. Czasami na tym, na tym rodzi się. Więc odpowiadając tak już krótko na pytanie. Biblia bywa atakowana na rozmaite sposoby, ale to jest, mi się wydaje, że czasami nawet zaleta, bo możemy się nad tym zastanowić, czym, czym, czym ona jest w rzeczywistości. I to jest fantastyczne źródło historyczne i jeżeli czyta go człowiek, który chce się dowiedzieć faktów historycznych, to wiadomo, że tak jak robimy z innymi źródłami starożytnymi, no należy go... Pozbyć ten tekst tej warstwy jakiejś ideologicznej, która tam na mhm. pewno jest, mhm. jakiejś warstwy powiedzmy nieobiektywnej nie, nie czy propagandowej. Jeżeli historyk chce do tego dotrzeć, to dotrze do tych źródeł historycznych i bardzo wiele wydarzeń, epizodów, a także taka ogólna wiedza na temat jest na temat świata starożytnego, starożytnego Izraela, no Biblia nam to potwierdza, więc to jest naprawdę no oczywiście są takie wypadki, w których, w których pozostają zawsze pewne wątpliwości, ale, ale też. Jest, jest Biblia na pewno bardzo, bardzo ciekawym źródłem. I jeśli chodzi o ataki na pismo święte, to jest jeszcze druga strona. Mianowicie, bywa też tak, że pismo święte jest nadużywane wewnątrz Kościoła, bo ja rozumiem, mhm. że są osoby, które atakują Biblię z zewnątrz i mówiąc, że to jest pismo nie, nie jakoś tam mhm. właśnie niehistoryczne, nieautentyczne, ale są też takie osoby, które z kolei w drugą stronę idą, czyli mhm. nadużywają Pisma Świętego, biorą go zbyt dosłownie mhm. albo nie biorą pod uwagę mentalności, w którym, w którym to Pismo Święte powstało i sądzę, że w jakimś stopniu tego typu ataki cenzurujące Biblię, na przykład, że nie wypada, żeby pewne rzeczy były w Piśmie Świętym, w skoro to świętym, że to, to niektórzy mówią, jak mogą tam być jakieś gwałty, wojny, że trzeba to by ocenzurować. No, Pismo Święte jest, jakie jest, i myślę, że ta droga jest trochę bardziej niebezpieczna, bo o ile na te zewnętrzne, hmm. nazwijmy to ataki, chociaż ja nie lubię tego słowa, na no te hmm. zewnętrzne, powiedzmy, wyrażane wątpliwości yy, mamy możliwość odpowiedzi, to na te wewnętrzne jest bardzo trudno odpowiadać, bo jak ktoś jest takim mocnym ideologiem, hmm. to nic go nie przekona czasami. I, i to, jest, yy, to jest tak, że Biblia bywa niestety również w, w, w rozmaitych, właśnie takich mocno yy, chrześcijańskich, zaangażowanych miejscach, grupach bywa nadużywana mm -hmm. albo po, bo ktoś mówi, no to teraz mamy jakąś tezę i do niej, no to teraz dobierzmy jakieś argumenty mm -hmm. biblijne i jakby nie wychodzimy wtedy od tekstu mm -hmm. objawienia, od tekstu Słowa Bożego, ale jakby go używamy do tego, żeby udowodnić coś, co nam jest potrzebne. No bo tak naprawdę czytanie Pisma Świętego to jest sztuka, nie? Trochę trzeba się tego nauczyć. To nie jest tak, że, że weźmiemy tekst i zaczniemy czytać i nie mając żadnej wiedzy historycznej tak, teologicznej, nawet takiego przygotowania trochę filozoficznego, mm -hmm. prawda? To jest, to jest trudny tekst. nie? To jest trudny, i też musimy mieć świadomość, że my jesteśmy pierwszymi pokoleniami, które są do tego zachęcane, żeby czytać Pismo Święte w Kościele Katolickim. Bo tak jak mówiłam, z końcem XIX wieku to się zaczęło, ta lektura, taka studium Pisma Świętego, ale i powoli, powoli zachęcano do tej lektury. Ja pamiętam mojego mistrza, profesora Chrostowskiego, może znanego tutaj pamiętam, słuchaczą, z pewnością. To też jest mój mistrz. właśnie, ale tak, tak no, ja jestem pisałam jest w z jego doktorem i w katedrze jego ja byłam. Teraz już profesor przeszedł na emeryturę, ale profesor opowiadał, jak był małym chłopcem. Urodził się w latach 50. w, w Rosowie się wychowywał w, gdzieś tam na Mazowszu i, i bardzo lubił czytać książki. I, i W ogóle czytał wszystko, co tam się nawinęło pod rękę, bardzo się wcześniej nauczył czytać, i gdzieś w pewnym momencie trafił na Pismo Święte w domu no i e, zaczął je czytać e, i kiedy jego mama zauważyła że on czyta Pismo Święte to się przeraziła i zaprowadziła do, do proboszcza czy wypada mm -hmm. w ogóle czytać mm -hmm. Pismo Święte i ten proboszcz tak surowo popatrzył mówi no Nowy Testament to może tak, ale stary to na pewno nie <laughs> Więc w ogóle, a to były lata 50. Mhm. No jeszcze przed soborem, oczywiście, ale mamy więc nie byliśmy zachęcani. Sobór mhm. II watykański troszkę zmienił to podejście i już nie tylko dopuszczono, ale zaczęto zachęcać do czytania Pisma Świętego. Ale wiadomo, że my w Polsce mieliśmy w ogóle inne problemy. Wtedy te pewne tendencje soborowe i posoborowe docierają do nas czasami dopiero teraz i zdecydowanie później niż gdzie indziej. Więc my naprawdę jesteśmy pierwszymi pokoleniami które są zachęcanymi do lektury Pisma Świętego, więc nie dziwmy się, że czasami to jest trudne. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj są różnego rodzaju pomoce, takie, mhm. które pomagają nam zrozumieć Pismo Święte, jej, jego mentalność, jego historię, dzieje. No też w wydaniach Pisma Świętego nie bez powodu, ja czasami mówię, są na końcu mapy i tabele chronologiczne, one nie są tam dlatego, że, że wydawcy nie mieli co zrobić z pustymi kartkami, tylko one są tam dlatego, żeby pokazać właśnie te historię i geografię zbawienia, bo to jest tekst, który Czy, wpisuje się w wydarzenie. To jest wyjaśnienie tak św. Pawła, są tutaj takie tak jest. Na, na dole. I tak? marginalia, no. i przypisy. Tak, tak. Ciekawostka, pierwszym wydaniem takim z Pisma Świętego z przypisami to był właśnie owoc tej francuskiej szkoły biblijnej archeologicznej tak. w Jerozolimie. Tak zwana Biblia Jerozolimska powstała od lat dwudziestych XX wieku, także takie wydania Biblii z przypisami to jest nasz czas też, mhm. więc dopiero my się uczymy, mhm. ale dobrze, że się uczymy, bo, bo, bo Słowo Boże ono ciągle jest aktualne i to, co odróżnia tę księgę, tę książkę od, od wszystkich innych świata, to jest to, że ona z jednej strony ma to swoje osadzenie historyczne i dobrze je poznawać, żeby dobrze zrozumieć dany tekst, ale to jest też ciągle słowo Boże, żywe i skuteczne, które ma naprawdę moc przemieniać nasze życie. Więc kiedy my czytamy o tych wydarzeniach, które były, zarazem możemy wiedzieć, że to do nas też jest to słowo skierowane. I to jest coś, co odróżnia Pismo Święte od wszystkich innych książek świata. A jakby miała ja, Pani profesor powiedzieć takie właśnie jak. Jak czytać to pismo święte? Jak ktoś się pyta tak, o takie podstawowe, tak? jak mm -hmm. zacząć właśnie? Czy, czy potrzeba przeczytać inne książki, zanim zacznie się czytać tą Biblię? Mm -hmm. Czy właściwie można, bo niektórzy zaczynają od początku czytać, tak? No I, bo potem, no... I dochodzą do księgi kapłańskiej i, się, i przestają czytać, tak, tak, bo zaczynają się te przepisy, wszystkie nodne i jest koniec. Ja bym powiedziała, że nie ma jednej drogi do Pisma Świętego, że przede wszystkim warto po prostu wziąć i czytać. bo to jest i nie zniechęcać się trudnościami, bo te trudności mogą być. I ja bym może zachęcała od, do, do tego, żeby no wiem, że taka lektura, lekcja kontinua jest bardzo wartościowa, żeby zaczynać od Księgi rodzaju, i próbować dotrzeć do końca. Pewnie tak, gdyby sobie założyć, że będziemy czytać po, po rozdziale dwóch dziennie, no to nam zajmie taka lektura ładnych parę lat, ale można to robić. Ale może też warto zacząć od takich ksiąg, które może nam są bliższe, jakoś mhm. które rozumiemy. Myślę, że w Nowym Testamencie taką księgą jest Ewangelia według świętego Łukasza, która została zapisana przez jedynego autora, który nie był Żydem, i sądzę, że i był lekarzem z wykształcenia. I to jest najdłuższa z ewangelii kanonicznych. Ewangelia według Świętego Marka ma 661 wersetów, Łukasza dwukrotnie więcej, 1120 ileś. I to jest dzieło dłuższe i napisane w tej mentalności, która. Nie była żydowską mentalnością. Mhm. My, troszkę czytając Pismo Święte, robimy taki błąd, że podchodzimy i zadajemy Pismu Świętemu nasze pytania. To znaczy, podchodzimy z mentalnością europejską, która kształtowana jest przez filozofię grecką, przez rzymskie prawo, usystematyzowana. Ta mentalność domaga się jednej prawdy, jednego rozumienia danego mhm. tekstu. I my bardzo często biorąc do ręki Pismo Święte, chcemy żeby ono od razu nam odpowiadało na pytania jasno i klarownie i jednoznacznie. Tymczasem mentalność Bliskowschodnia zupełnie nie jest mentalnością definicyjną. To nie jest mhm. mentalność taka... To jest mentalność, czasami się mówi, wieloznaczeniowa. Taki zresztą jest też język hebrajski, języki semickie w ogóle, gdzie jedno słowo może mieć wiele znaczeń. I teraz od no, wyboru... I kiedy bardzo. ktoś czyta słowo... Kiedy czyta hebrajczyk dany tekst w języku oryginalnym, to całą tę złożoność znaczeniową ma w głowie. Ja podam mm -hmm. pierwszy lepszy przykład. Nie wiem, termin dawar to znaczy słowo, mm -hmm. ale to znaczy też czyn. Mm -hmm. Akcja, działanie. Za tym stoi oczywiście piękna idea, że słowem można zranić bardziej niż mieczem, słowo mm -hmm. można zbudować lepiej niż scegie, słowo ma moc, Pan Bóg słowem stwarza świat, mówi i się dzieje. Ale zarazem no, no, kiedy mamy to słówko dawarono, kilkaset razy występuje w Biblii. No to potem tłumacz musi się zastanowić, czy przetłumaczyć jako słowo i czyn. I my zaraz z naszą mentalnością pytamy, to jest tak czy tak. Mhm. Tymczasem mentalność semicka jest z natury właśnie taka wieloznaczeniowa i dialektyczna. Mhm. Jest i tak, i tak. To znaczy, to mhm. znaczy, to, to, i, i często zadajemy Biblii pytania, także o te kwestie najbardziej zasadnicze, takie dotyczące, no właśnie, tych, tego opowiadania o, o stworzeniu świata i człowieka, który nazywamy opisem i chcemy wiedzieć, czy to było dokładnie dokładnie tak, że w siedem dni, a przecież wielki wybuch, a przecież my mamy inną wiedzę na ten temat. Tymczasem to w ogóle nie są pytania, na które odpowiada Biblia, bo Biblia pokazuje właśnie w tej mentalności, to jest tak, że dla nas prawda w mentalności europejskiej, to co pięknie w średniowieczu określano, to jest adekwatio rei ad intellectum, czyli to jest ta zgodność rzeczy z tym, jak się o nim myśli, mówi. Tymczasem dla, dla Żydów, dla, dla tej mentalności blisko wschodniej, jak to mówią, bardzo często taki znajomy rabin tak mówił, prawda jest symfoniczna, czyli mm -hmm. rodzi się z wielości instrumentów i mm -hmm. prawda jest taka, mm -hmm. prawda, to jest tak jak w, w skrzypku na dachu, jest taki piękny moment, jak do Tewiego mm -hmm. przychodzą przyjaciele, jeden mówi coś, a on mówi, wiesz, masz rację. Mówi drugi, coś zupełnie przeciwnego, mówi, wiesz, masz rację. I trzeci stoi i mówi, to który ma rację? On mówi, wiesz, ty też masz rację. Jest, jest w tym coś, że Biblia zobaczmy, mamy dwa opowiadania o stworzeniu świata mm. i człowieka i ktoś nam powie, to było tak czy tak i my chcemy mm. wiedzieć, albo moje ulubione pytanie skąd się wzięli ludzie, skoro Adam i Ewa mieli tylko synów czy to było jakieś kazirodztwo z matką bo, bo traktujemy ten tekst jako tekst techniczny i opis, bo chcemy wiedzieć i nasza mentalność trochę taka jest że nasze teksty przedstawiają sprawy zupełnie inaczej, natomiast ta mentalność bliskowschodnia to jest mentalność Opowieściowa, oparta też właśnie na tej wielości prawd. To zresztą wynikało z bardzo praktycznego yy, yy, takiego wniosku, obserwacji, kiedy tutaj, tak jak jesteśmy, gdybym panią poprosiła o to, żebyśmy opisały historię tej naszej rozmowy. Mm -hmm to ja opiszę ją inaczej, pani opisze ją inaczej, chociaż założymy, że opisujemy ją najprawdziwie jak się da. No bo każdy przepuszcza przez jakiś filtr swój te, te doświadczenia. I to, to doświadczenie narodu biblijnego Izraela, a no nie ukrywajmy, że Nowy Testament i Stary Testament powstały w mentalności żydowskiej. Niewielu jest nieżydowskich autorów Pisma Świętego również w Nowym Testamencie, więc oni piszą te teksty z pewną, z pewną mentalnością. I teraz my zadajemy, zadajemy temu tekstowi pewne pytania które są, które są czasami nieadekwatne, albo też nie znamy pewnych tradycji żydowskich, które musimy zrozumieć dobrze, żeby potem odnieść się do tego, co jest nowością Chrystusa w odniesieniu do tych, do tych wydarzeń opisywanych. I dlatego mi się wydaje, że jak miała komuś polecać, kto nigdy, że nigdy nie czytał jeszcze Pisma Świętego, to może warto by zacząć od Ewangelii Łukasza, bo ona powstała właśnie w tej mentalności europejskiej mm -hmm. i wydaje mi się, że przez to jest nam bliższa, troszkę łatwiejsza do zrozumienia. Bo z kolei Ewangelia Mateusza na przykład jest kierowana do, lud do ludności żydowskiej mm -hmm. pochodzącej. Mateusz wpisuje ją właśnie w ten cały w tę całą mentalność, też starotestamentalną, pokazuje, jak wypełnia się na kartach Nowego Testamentu w Jezusie, wypełniają się obietnice Starego Testamentu, ale zarazem nie tłumaczy też żadnych zwyczajów żydowskich, ani właśnie tej mentalności, i, bardzo, i czasami bardzo trudno nam jest zrozumieć. To taka znowu anegdota. Związana też z, 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 z księdzem profesorem, który w latach, koniec lat 80., na początku 90. był w Chicago, w Spertus College of Judaica. Tam wykładał pismo: Święte i chrześcijaństwo do rabinów przyszłych w szkole rabinicznej. No bo tak jak my mamy czasami wprowadzenie do judaizmu czy islamu, tak oni mieli taki jeden wykład o chrześcijaństwie. I kiedy zastanawiał się, od czego by tu zacząć, no to pomyślał: od tej najbardziej żydowskiej z Ewangelii, żeby przeczytali. No, i jak już tam po perturbacjach, bo nie mogli kupić chrześcijańskiej książki, ale jak już dostali ten tekst, przeczytali go, spotykają się na następnym wykładzie. No i profesor pyta, czy wszystko zrozumieli. A ja tam taki uśmieszek między tymi rabinami, no i, i który się w końcu odważył i mówi: No, myśmy zrozumieli. My się zastanawiamy, czy wy to w ogóle rozumiecie. Bo to jest tekst Oops. tak bardzo <laughs> wpisany w, w, właśnie w te nurty. Mentalnościowe, starotestamentalne, mm. że jak ktoś, kto bierze do ręki, kto tego nie zna, to, to jest mu naprawdę trudno. W tym względzie też. Myślę, że niezwykłym doświadczeniem jest czytanie y, tekstów tych Żydów, którzy się nawrócili na chrześcijaństwo, na przykład Romana mm. Branchetera, który on, on, to jest niezwykły autor i w ogóle ja go bardzo gorąco polecam, jeżeli ktoś chce rozpocząć też lekturę Pisma Świętego, jest taka książka Krąg Biblijny, mm. która pokazuje jego doświadczenie ze Słowem Bożym. Jego, który wyrósł w rodzinie żydowskiej, religijnej, który, gdzie doświadczenie Słowa Bożego było czymś codziennym, ale właśnie tak rozumianym, jak to rozumieją Żydzi, a potem w dorosłym życiu, kiedy, mm. kiedy się nawrócił, jak rozumie też Nowy Testament, jak głęboko wchodzi też w to, co, co jest z jednej strony to, co, to, co mówią dokumenty Kościoła, jest ciągłością, brakiem ciągłości i nowością Chrystusa. Bo, bo w Nowym Testamencie jest ciągłość względem starego, brak mm. ciągłości i zupełna nowość, bo Jezus mm. jednak wszystko czynił nowe i pokazuje pewne kategorie zupełnie inaczej niż to było na kartach Starego Testamentu. Więc jak ktoś chce za zacząć, to może od Ewangelii Łukasza. Albo też, jeżeli jest taki Boże poszukujący, bo to też od każdego zależy. Branszteter pięknie mówił, że każdy ma swoją drogę do Pisma Świętego, że są tacy, którzy muszą je zrozumieć, żeby je pokochać, a są tacy, którzy muszą je pokochać, żeby zrozumieć. Więc są bardzo różne sposoby i dla każdego będzie co innego pewnie dobrym początkiem, ale ważne, żeby czytać. Branszteter też ładnie zachęcał do tego, żeby po prostu to Pismo Święte stawało się naszym doświadczeniem Świadczeniem, dla, mm. dla niektórych to będzie ważne. A na przykład dla osób takich poszukujących, wątpiących może warto będzie zacząć, na przykład od księgi Kocheleta czy ksiąg mądrościowych, które wychodzą od ludzkiego doświadczenia i tam szukają potem Boga i wartości słowa. Dla każdego ta droga będzie, będzie musiała być inna, ale cieszy najbardziej to, że dzisiaj są rozmaite pomocy do tego. Nie jesteśmy zostawieni tak zupełnie mhm. sami w tym gołszczu trudnych tekstów, mhm. ale one są trudne, ale zarazem też się fascynujące. To jest mhm. cały przebogaty, wspaniały świat, gdzie, gdzie się człowiek spotyka z Panem Bogiem i gdzie, gdzie ta dynamika różnych relacji, bo tam nie jest tylko świętość, jak mhm. wiemy, w Piśmie Świętym jest wszystko jest mhm. cały człowiek i cały Pan Bóg człowiek ze swoją grzesznością i człowiek ze swoją świętością, człowiek ze swoimi wątpliwościami i zaufaniem. I tam jest wszystko. W mm. tym znaczeniu to jest tekst niezwykle, niezwykle fascynujący no i tak w tym kontekście apologetycznym jeszcze mówiąc, nie ma tekstu starożytnego, który byłby tak przebadany jak Biblia w kontekście rękopis mm -hmm. rękopisów, jakie posiadamy. Tak, tak, nie ma w nie zasadzie, żaden, żaden z, nawet Arystoteles, żaden z, ze starożytnych autorów nawet, nie jest tak dobrze przebadany jak Pismo Święte. Więc tutaj nie mamy żadnej wątpliwości tak. Że ten tekst, który mamy do czynienia, to jest ten tekst, który karmił pokolenia przed nami i jeszcze przed nami, i w końcu aż do pokoleń autorów i tych, którzy doświadczali Chrystusa jako Jego uczniowie, a wcześniej jako narod biblijnego Izraela. To jest bardzo ciekawe. Muszę chyba zmienić swoje podejście, bo ja zawsze, jak mówię, od czego zacząć, to, to namawiam do Ewangelii św. Jana. Mm -hmm. A to też dobry wybór, bo Ewangelia jest, Jana jest napisana bardzo prostym językiem. Zresztą mm -hmm. od tej Ewangelii bardzo często zaczyna się nauka języka greckiego, bo mm -hmm. wiemy, że Ewangelia w oryginale zostały napisane po grecku. Tak, Jana jest taką, ale Ewangelia Jana jest Ewangelią już teologiczną, taką, Trochę tak. bardzo moc, mocno wypływającą już z doświadczenia kościoła. Może w tym znaczeniu mm -hmm. jest nam bliższa, bo my już czytamy Pismo Święte mm -hmm. nie jako to pierwsze pokolenie, które jeszcze mm -hmm. nic nie wie, ale zakładamy, że mm -hmm. osoby, które chcą czytać Pismo Święte. No to raczej będą osoby wierzące. Mhm. Więc, więc może Ewangelia Jana dla osób wierzących rzeczywiście będzie dobrym początkiem, A też dla takich, Bo wychodzi z doświadczenia już Kościoła, wspólnoty też. Też, bo jakby Jan pisze na końcu tej Ewangelii tak, że on napisał to po to, żeby ludzie uwierzyli w Jezusa, tak, że On faktycznie jest tym Mesjaszem. Mhm. I dlatego jakby ta Ewangelia Jana mnie zawsze na początek, ja ją zawsze gdzieś tam mhm. podrzucam właśnie po to, żeby. Bo bo jednak, jak się przyjmie tą wiarę, tak, mm -hmm. uwierzy się, że faktycznie ten Jezus jest synem Bożym, to już trochę się inaczej podchodzi już do całego pisma świętego. To nie? prawda, to prawda. Jan rzeczywiście mógł być dla osób takich, takich które są bardzo mocno wszczepione w to życie sakramentalne, też, no bo u Jana mamy te piękne, no, tak, tak. piękne momenty, które, które, potem, które potem odnosimy do sakramentów. U Kasza z kolei jest przepiękne Boże miłosierdzie. To znaczy, to jest Ewangelia Miłosierdzia, tak ją nazywa się czasami. Łukasz jest tym, który eksponuje. U niego jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, u niego jest o ojcu miłosiernym, czyli synu marnotrawnym, albo lepiej synach marnotrawnym, bo jeden i drugi nie był do końca uczciwy wobec swojego ojca. Jest, I Łukasz ma dużo takich tekstów, w których eksponuje Boże, tak, tak, Boże tak. Miłosierdzie, to, że Bóg jest blisko nas. Myślę, że ludzie dzisiaj też tego potrzebują, mm -hmm. takiej narracji. Tak. Y i jeszcze jest tak, może ja powiem, jak ja to widzę, a mhm. pani profesor mi poprawi, tak jak z tym, że jakby, żeby się trochę też właśnie nie bać tego Pisma Świętego, możemy może my tak mówimy, że tutaj właśnie e, trzeba znać ten kontekst historyczny i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że to jest pomocne i że to jest mhm. bardzo fajne i że jest dużo materiałów, które mogą nas z tym e, przeprowadzić, ale też, żeby się trochę nie bać tego, żeby mhm. to nie było tak, że. Że to jest jakaś bariera, ojejku, że ja nie rozumiem jakiegoś tam słowa, czy czegoś, mhm. tak? I ja zawsze mówię, że jak czytamy Pismo Święte, to żebyśmy zastanowili się, no co, co, co ten fragment mówi nam o Panu Bogu, co mówi nam o nas, tak? Mhm. I, I co mówi o tym co Pan Bóg od nas chce, prawda? Żebyśmy my uh -huh. jakby się zmienili, że to jest pierwsza rzecz, po którą byśmy chcieli, żeby ludzie sięgali po Pismo Święte, nie? Uh -huh. Czy tak, Czy to jest dobry też, Tak, Tak, no myślę, że bardzo dobry, <laughs> kierunek? Kierunek, bardzo dobry kierunek. Trzeba czytać, naprawdę warto. I, i, I moje doświadczenie też jest takie, że im więcej czytamy, tym lepiej rozumiemy, bo, bo to, to jest taka księga, która jest rzeczywiście żywa ale zachęcać będę ja ponieważ moja miłość do Pisma Świętego zrodziła się tak naprawdę to, że idę teraz tą drogą, zrodziła się z miłości do, do historii i do, i do ziemi, bo ja jako nastolatka miałam wielkie szczęście być w Ziemi Świętej, nawet kilkakrotnie i, i to z tej miłości do ziemi i do historii zrodziła się miłość do słowa, I bo, bo ona, to słowo jest przesiąknięte tą ziemią i też ja, no ja od 17 lat jestem przewodnikiem po Ziemi Świętej i widzę jak my jesteśmy dzisiaj ludźmi doświadczenia, lubimy dotknąć, zobaczyć, potwierdzić i jak to zmienia, jak ludzie nie bez powodu Ziemia Święta nazywana jest czasami Piątą Ewangelią, tak? mhm. czyli tą, która pomaga nam zrozumieć cztery kanoniczne, bo rzeczywiście jak się zobaczy te realia i zobaczy, że to jest tekst, który miał konkretne odniesienia, że to nie jest jakaś bajka za górami, za lasami, mhm. to ludzie się przekonują do Słowa Bożego. Oczywiście mam świadomość, że nie wszyscy mogą pojechać do Ziemi Świętej, to jest wielkie szczęście, ale zachęcam, no dzisiaj mamy rozmaite filmy, właśnie mapy, różne, żeby, żeby trochę, żeby też nie bać się wiedzy, bo to ta wiedza, która dotyczy realiów pisma świętego, rozumienia poszczególnych tekstów, pomaga nam później także odnieść się do własnego życia w taki sposób jeszcze bardziej pełny. To jest właśnie to, co robi Branchetter, który, który w ogóle mówi o tych ewangelicznych krajobrazach, które mu pomagały w Ziemi Świętej pojąć pismo święte. I jak się czyta takie teksty, to człowiek docenia, też, też ten aspekt wiedzy. Myślę, że my troszkę w Kościele Katolickim zachęcamy ostatnio do czytania Pisma Świętego w taki sposób emocjonalny. Tak, I, tak to też myślę, nie że to ten, jest ten... tak. Myślę, że to jest <laughs> troszeczkę, to ja tego nie krytykuję, mm -hmm. bo, bo ja, tak jak powiedziałam, dla każdego mm -hmm. ta droga do Słowa Bożego, tak jak dla każdego droga do Pana Boga jest inna i nasze mm -hmm. relacje wiary są, są różne i wiemy, że jednych droga będzie prostsza, innych bardziej górzysta, innych kręta i po i tak, tak, taka sama jest też do Pisma Świętego. Ja, ja nie chcę tego krytykować mhm. absolutnie, ale warto czasami może tę no, taką emocjonalność czasami w lekturze mhm. Pisma Świętego podeprzeć też takim solidniejszym filarem, filarem tak. wiedzy. I bo, wtedy, bo wtedy po prostu ta nasza, ta nasza relacja ze Słowem Bożym jest solidniejsza. Mhm. Nie wytrąci nas z niej jakaś tam inna emocja, bo ktoś nam powie, że nie, nie, to zupełnie inaczej. Tak, tak, też tak, I... że nie tylko jakby co pismo święte mówi do mnie, tak? tak ale co co ja warto... jakby, co mi się wydaje, tak. tylko jakby co faktycznie może pan Bóg, tak. może jednak, jednak coś. Zdecydowanie <laughs> coś powiedzieć, warto. Zdecydowanie nie? warto. Ja też widzę, jak bardzo pomaga właśnie ta znajomość historii, mhm. um, historii, która, no bo. To były konkretne tak. realia historyczne. Nie zrozumiemy postaci świętego Pawła, jeśli nie zrozumiemy tego kontekstu, w którym się urodził. Mm. Żyda, który był z jednej strony z rodziny religijnej, z drugiej strony urodzonym w kontekście helenistycznym, a jeszcze do tego obywatelem rzymskim i mógł się swobodnie poruszać w różnych częściach tego świata, całego świata, bo to tak traktowano Śródziemnomorze przecież. Mm. Nowe lądy to już ho, ho, wiele wieków później się odkry, odkryje. I święty Paweł jakoś szczególnie będzie predysponowany, żeby się poruszać i w świecie żydowskim, i helenistycznym, i rzymskim przez to swoje pochodzenie i wykształcenie. Mm -hmm. I jak my poznajemy te realia, to to nam naprawdę pomaga. Ja też widzę, jak bardzo takie nawet drobiazgi, jest taka, są takie księgi w Biblii, które są, które wręcz domagają się tej wiedzy, takiej mm -hmm. historycznej, tak, geograficznej. Tak. Taką księgą jest właśnie Księga Dziejów Apostolskich, która mówi o rozrastaniu się Kościoła, do no, którą w zasadzie która, która ze swoich czytelników czyni pielgrzymów, jeśli dobrze mhm. ją rozumiemy, bo, bo, bo powinniśmy ją, jeśli chcemy ją dobrze czytać, to powinniśmy ją czytać w, z mapą w ręku, patrzeć, mhm. tak, gdzie tak, te podróże tak, się tak. odbywały, bo czasami my takie informacje, niektóre zbywamy, y, wydaje nam się, a to są jakieś zupełnie nieistotne, a tymczasem takie informacje drobne nawet pomagają w ogóle zrozumieć całe przesłanie, jak na przykład. Y, y, Apostoło, jak na przykład Łukasz opisuje, jak, jak Korneliusz, pierwszy mm. poganin, zostanie ochrzczony, Dziesiąty rozdział dziejów apostolskich, opowiada y, ten moment o tym, jak to w Cezarei Nadmorskiej na wybrzeżu Morza Śródziemnego był ten setnik, czyli centurion, czyli dowódca rzymskich wojsk, który miał widzenie i miał posłać po Piotra, który przebywał w Jafie. Jafa to jest dokładnie 30 kilometrów między mm. Cezareą a Jafą, czyli jak ktoś chodził na pielgrzymki, to wie, że to jest mniej więcej jeden dzień drogi takiej. Mm. Takiego, takiej mhm. spokojnej, może. może. I, i, I Łukasz w Dziejach jest tak dokładny, precyzyjny w tym opisie, że czytamy tam, że miał widzenie, wysłał swoich żołnierzy po Piotra, oni wyszli i nazajutrz doszli do mhm. Jafy. A potem Piotr z nimi wyrusza i nazajutrz doszli, jakby taka dokładność. Mhm. Albo są takie momenty, kiedy, kiedy pewne informacje są są pomijane, na przykład apostołowie wyruszają z Cypru, z Pafos, dopływają do wybrzeża Azji mniejszej, przeszli przez Pergę i poszli do Antiochii Pizydyjskiej i teraz i tam zaczynają nauczać i teraz dlaczego przeszli przez Pergę? Pergę było ważnym miastem, bardzo pogańskim miastem, tam nie było ludności żydowskiej, było mm. miastem, które Słynęło z kultu Zeusa i bóstw greckich, i apostołowie wtedy, jeszcze na tamtym etapie, to była pierwsza podróż apostolska, może nie byli gotowi. To dopiero w Antiochii powiedzą, należało głosić słowo najpierw Wam do Żydów, którzy ich odrzucili, a jak nie, to idziemy do Pogan. Mhm. Jakby to też pokazuje pewną drogę Kościoła, prawda? Mhm. I ta wiedza nam pomaga, i, i pewne informacje, takie, takie nawet geograficzne, które nam się wydają nieistotne. One nabierają znaczenia. To jest tak, jak ja czasami mówię, jakbyśmy sobie wyobrazili, że ktoś opisuje, nie wiem, jakiegoś podróżnika czy pielgrzyma, że szedł z Krakowa do Zakopanego, ale przeszedł przez Wadowicę. No i taka informacja dla nas, mm -hmm. wydawałoby się, no dobra, ktoś to czyta, jakby to czytał w Ameryce mm -hmm. Południowej, to może pomyśleć sobie, no nie w ogóle nieistotne. Ale dla pierwotnych odbiorców, mm -hmm. czy dla nas, tak jak dzisiaj, tak. to wierzę, ojej. Wadowice to, czyli zboczył trochę mhm. z drogi. To znaczy, że może dla niego ważne było, żeby nawiedzić miejsce narodzenia Karola Wojtyły. Także takie, i w Biblii są takie informacje i ta wiedza historyczna, geograficzna tego kontekstu nam pomaga pewne te niuanse wydobyć, a zarazem wtedy zrozumieć głębsze całe przesłanie Pisma Świętego, które, które no jest osadzone w tych realiach. Tego, tego świata. Więc ja, ja bardzo zachęcam też do tego, żeby to śledzić, żeby, tak, ja bez... żeby sobie <laughs> oglądać. I, i mamy Dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, bo są różne filmy, no, różne jakości, ale, ale są rozmaite pomoce, które, które mogą nam jakoś też, też uh, ułatwić te lekturę mhm. Pisma Świętego. Właśnie. Dziękuję, że. Podziela się Pani Profesor tym swoim takim doświadczeniem, co, co do Biblii Panią Profesor przekonało. Ja na przykład, moja droga na przykład jest taka, że ja od Biblii zaczęłam na przykład i Bięknie. dopiero Biblia mnie zaprowadziła na studia teologiczne. Ja chciałam być biblistką kiedyś. Bięknie, <laughs> Ale no, pięknie, pięknie. Na... Jeszcze wszystko przed Panią. No być może, być może, kto wie. No Poszłam trochę w inną stronę, bo, bo zajęłam się misjami, misjologią. Mhm. Bardzo Ale ciekawa. gdzieś ta, ta miłość do Pisma Świętego yy, została, i pamiętam wykłady z profesorem Chrostowskim. był yy, mm -hmm. yy, tak. tak, tak ja... Absolutny mistrz słowa i rozumienia i właśnie tych kontekstów. Wspaniały człowiek, wspaniały, tak, wspaniały teolog i, i niezwykle głęboki, mądry człowiek. Dobrze. A też w kontekście misji Pisma Świętego jest ważne. Jakie są o, ciekawe tak. aspekty tłumaczenia Pisma Świętego. O tak, ja mam jak kilka niektórych, na, jak na niektórych, ten temat napisała, właśnie, żeby się nie, niektórych nie chwalić. W domach na przykład nie było okien i nie wiedziano, co to znaczy, że był w oknie. To jak nic. to przetłumaczyć. A plus jeszcze ważne teologiczne aspekty. To jest bardzo tak, ciekawe. Tak, mam kilka artykułów na ten temat Świetnie, gratuluję. Chętnie przeczytam. A tego, dobra, to... Yy, Zakończymy na dzisiaj tą naszą rozmowę, tak jak wstęp do kolejnej. Dobrze. Dobrze. I zapraszamy naszych widzów na kolejny odcinek. Ja będę zadawać te wszystkie głupie pytania, o których pani profesor Ale one na pewno są słyszała. ważne. one są ważne. I ja, ja myślę, że, że, że ważne, żeby cierpliwie cały czas na nie odpowiadać, bo ciągle są ludzie, którzy właśnie będą mhm. tak traktować tak z naszą mentalnością. Więc ja z wielką radością odpowiem na te pytania. Tak, ja tak, jest. Tak jest. Dobrze. Dziękuję serdecznie za Bardzo tą rozmowę. Dziękuję. Zapraszam za tydzień i do zobaczenia. Zapraszam też na portal contragentiles.pl. Tam znajdziecie inne artykuły, książki, inne odcinki podcastu naszego. Do zobaczenia za tydzień.